Największy impresjonista bieli i czerni. Powiedział o Feliksie Topolskim George Bernard Shaw. O człowieku, który sporządzał notatki z każdego niemal zakątka kuli ziemskiej. Notatki nie mające sobie równych ani pod względem siły ekspresji, ani wierności i głębi przekazu. Kroniki. Swoisty, niepowtarzalny dwutygodnik, który artysta tworzył dla ponad 2000 prenumeratorów na całym świecie przez kilkanaście lat. Utrwalił tysiące wydarzeń kulturalnych i politycznych, setki postaci kształtujących naszą epokę, życie społeczeństw i społeczności. Rysunek nie jest traktowany poważnie przez pisma. Także stworzyłem to moje własne pismo, które po prostu zawierało wybór najlepszych moich szkiców. Kroniki, w tym sensie, że to są, tego jest, już nie pamiętam, z 15 tomów, a każdy tom zawiera 20 kilka arkuszy. Także to nie musi być pokazywane starannie, tylko raczej pokazane jako kupa i z tej kupy mogą się wyłaniać różne rzeczy. Po wojnie Feliks Topolski zaprzyjaźnia się z podpułkownikiem Czesławem Bednarczykiem, oficerem armii generała Andersa i jego żoną Krystyną. Państwo Bednarczykowie w 1950 roku otwierają w Londynie pierwszą polską emigracyjną drukarnię, która staje się zapleczem oficyny poetów i malarzy, wydawnictwa, którego rolę trudno w historii powojennej polskiej kultury i sztuki przecenić. Wspólnie z nimi w 1953 roku zaczyna wydawać Topolski Chronicle, które ukazują się w 24 zeszytach rocznie do roku 1965. W oficynie kroniki ukazywały się do 1957 roku. Później drukowane były w Charles & Reed Limited, Cups Limited, St. Clements. Dziś Krystyna Bednarczyk, wdowa po Czesławie, nie chce o Feliksie Topolskim rozmawiać. Podobnie Keryl, wdowa po Feliksie, jego druga żona. Daniel Topolski, syn Feliksa, tak pisze o kronikach. To jest dziennik jego życia. Zawiera ponad 3000 rysunków zróżnicowanych tematycznie. Od teatru do polityki, od wojny do sportu, od rock'n'rolla do rewolucji kulturowej Mao. Rysunki przedstawiają też uroczystości związane z tradycjami danego kraju, afrykańskie i azjatyckie obyczaje, a ponad tym wszystkim w cudowny sposób pokazani są ludzie. Portrety Feliksa Topolskiego odkrywają to, co u niego najważniejsze. Poszukiwanie prawdy skrytej gdzieś głęboko, poza swoistą fasadą, pomagając w ten sposób odbiorcom lepiej zrozumieć charakter i osobowość podmiotu. Ale co najważniejsze, pisał dalej Daniel, na tle całej masy upamiętnionych portretów utrwalił kluczowe osobowości, które były charakterystyczne i miały ogromny wpływ na dzieje XX wieku. Narysował ponad 1000 najbardziej wpływowych postaci minionego stulecia. Najistotniejsze dla niego było to, by przedstawić istnienia ludzkie ze współczuciem, uczciwością, zrozumieniem i także humorem. Kilka kresek stworzyło obraz oddający nie tylko podobieństwo, ale i charakter. Oto Picasso, Kennedy, Churchill, Mao, Bob Dylan, Gloria Swanson. Ileż ciepła w twarzy Gandhiego, a ileż obojętności wyniosłości u Chruszczowa. Profesor Jakub Bronowski tak opisuje technikę Topolskiego. Jesteśmy świadkami tego, że obrazy Topolskiego nie tyle utrwalają twarz, ile badają ją.
Artysta śledzi i odnajduje szczegóły, jak gdyby poprzez dotyk. I dlatego każda linia, kreska, która jest dodana, wzmacnia obraz, ale nigdy nie pozostawia go całkowicie zakończonym. Topolski mówił: moja ręka, oko reagują instynktownie i selektywnie. Kiedy się poruszam, podróżuję poprzez wszystko. Karta przyjmuje i gromadzi wizualne przesłania. Felix Topolski urodził się w Warszawie 14 sierpnia 1907 roku. Był synem Edwarda, aktora, i Stanisławy z Dudowskich, pochodzącej z Łodzi. W stolicy ukończył średnią szkołę, a w 1926 roku rozpoczął studia w Szkole Sztuk Pięknych. Kształcił się tam głównie pod kierunkiem profesora Tadeusza Pruszkowskiego i był członkiem złożonej z jego uczniów Loży Wolnomalarskiej. Studia uzupełniał podróżami do Włoch i Francji. W latach 1932-1934 brał udział w wystawach Loży Wolnomalarskiej w Instytucie Propagandy Sztuki i w Salonie Czesława Garlińskiego, a w 1933 roku w drugiej wystawie sztuk plastycznych w Kazimierzu nad Wisłą. Był także kadetem w Szkole Oficerów Rezerwy Artylerii. Swoją zawodową twórczość rysowniczą rozpoczął na łamach Cyrulika Warszawskiego, w którym publikował w latach 1928-1934. W 1934 roku zilustrował książkę Juliana Tuwima Polski słownik pijacki i antologia bachiczna. W 1935 roku został wysłany do Londynu przez redakcję Cyrulika, aby udokumentować jubileuszowe uroczystości koronacyjne Jerzego V. W Londynie Topolski pozostał już na stałe. Szybko rozpoczął współpracę z prestiżowymi pismami Wielkiej Brytanii, Ameryki i Azji. Między innymi z Vogue, Life, Fortune, The Illustrated London News, Observer, Harper's Bazaar, Look, News Chronicle, Picture Post, New Statesman, Hindustan Times i innych. Zilustrował książki George'a Bernarda Shaw'a. W 1939 roku Genewę i In Good King Charles Golden Days, a w 1941 Pygmalion. Z pisarzem wkrótce połączyła Feliksa Topolskiego przyjaźń. Pisze Daniel o swoim ojcu. Chociaż osiadł w Londynie w 1935 roku i ożenił się z aktorką Marion Neverall, głęboka potrzeba wędrówki zawiodła go do niemal każdego zakątka kuli ziemskiej. Doświadczał i szkicował wojnę wraz z całym przerażeniem i licznymi przewrotami. Zmieniające się wydarzenia światowe, narodowe obyczaje, stroje i codzienne życie różnych społeczeństw. Bardzo spodobała mu się odmienność Brytyjczyków. To jak wyjście z ujednolicenia środkowej Europy i zanurzenie się w wyjątkowości. Zaobserwował ze swojej ulubionej pozycji outsidera, człowieka z zewnątrz. Marion Everall urodziła się w Wolverhampton w środkowej Anglii. Przybyła do Londynu na początku lat 30. Była znana ze swoich radykalnych, lewicowych poglądów. Często jeździła na motocyklu wokół Londynu. Była autorem antyfaszystowskich haseł umieszczanych na różnych ścianach w mieście. Z Felixem spotkali się, gdy pracowała dla producenta filmowego Aleksandra Korda. Marion była wówczas znaną i popularną osobą w Londynie. Dzięki niej Felix poznał wielu znanych ludzi ze świata sztuki, polityki i biznesu. Po wojnie, kiedy urodziły się dzieci, Daniel, Teresa, Marion zajęła się ich wychowaniem. Po rozwodzie z Felixem przeprowadziła się do rodzinnego domu w Regent's Park. Zmarła w 1985 roku. Felix poślubił potem Karel Stanley, która była architektem i jako konserwator pracowała w Muzeum Alberta i Wiktorii. Zamieszkali w centralnym Londynie w Whitehall, gdzie byli razem do śmierci Felixa.
Już w 1937 roku Topolski był jednym z reprezentantów brytyjskiej sztuki podczas międzynarodowej wystawy w Paryżu. W 1940 roku reprezentował polskie malarstwo w Brighton, Manchester i Northampton, a w 1942 w Ottawie w Kanadzie. Po wybuchu II wojny światowej został oficerem polskiej armii. Jako jedyny polski żołnierz otrzymał od królowej brytyjskiej tytuł artysty wojennego. Z wielu frontów wojennych wykonał tysiące rysunków rejestrujących walki i sytuacje na terenach objętych wojną. Płynął jednym z pierwszych konwojów do Murmańska. Był świadkiem bitwy o Anglię. Dokumentował walki na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Afryce i we Włoszech. Przebywał w okupowanych Niemczech. Rysunki z tych frontów znajdą się po wojnie w albumach, m.in. w Britain in Peace and War, Three Continents, 1944-1945. Byłem na wszystkich frontach wojny, włącznie z Chinami i Burmą, także moje obieganie świata było nie tylko geograficzne, ale też włączyło się w obieganie historii naszego czasu. Z czasów wojny pochodzi też znajomość Topolskiego z księciem Filipem II, która potem okaże się tak znamienna dla artystycznych losów Topolskiego. To właśnie dzięki osobistej przyjaźni z monarchą otrzymał miejsce na pracownię usytuowaną pod mostem Hungerford. To książę będzie nabywcą wielu jego prac. W 1947 roku Felix Topolski uzyskuje obywatelstwo brytyjskie. Here we are in my father's studio. Znajdujemy się w studiu mojego ojca. To było jego drugie studio położone na południowym brzegu Londynu. Tutaj pracował od 1951 roku, ale również bawił się. Bywali tu ludzie wszystkich sfer. Przychodzili tu również polscy studenci. Ten dom stał się domem otwartym. Ojciec zapraszał gości od rana do wieczora. Bywali tu ludzie wszystkich sfer. Przychodzili tu również polscy studenci. Wśród nich Polański, Skolimowski, Andrzej Wajda. Poznałam wielu Polaków. Polskę po raz pierwszy odwiedziliśmy w 1961 roku. Tata kochał Polskę, a siebie uważał za obywatela świata. Podróżował po świecie i malował portrety różnych osób. Będziecie je mogli zobaczyć w książce Adama. It's not the place it was when he was alive, because he animated it. To miejsce wyglądało inaczej za jego życia. Był animatorem tego miejsca. Bez niego to studio nie miałoby szczególnego znaczenia. To dzięki niemu stało się ono fascynujące, przyciągało całe rzesze ludzi. W studiu bywali znakomici Polacy. Staram się sobie przypomnieć, jak się nazywali. Książę Radziwiłł, hrabia Zamoyski. Feliksa znała cała polska społeczność, zarówno tu w Londynie, jak i za granicą. Bardzo mi brakuje Feliksa, rozłożonego tutaj na wspaniałym łożu z futrem udzielającego od audiencji. Prywatnie był bardzo, bardzo w gruncie rzeczy skromny i bardzo dużo pomagał ludziom, im świetne poczucie humoru. Nigdy, powiedział, nie zapomnij, tutaj nie przyprowadzaj mi tutaj bachorów, dopiero jak skończą 16 lat. Bardzo pamiętał wszystkie moje historyjki, moje bolesne spotkania z mężczyznami. Ja już zapomniałem potem po tygodniach, mi przypominało, co się stało z tym czy z tamtym. Także miał wspaniałą pamięć i wspaniałe porady. Nawet jak sobie wymyśliłam, że założę Pick in the Hole Gallery, świnia w dziurce galerię, to narysował mnie jako maciorę. Tutaj przyniosłam zresztą tą, ten rysunek. Trochę mnie to zniechęciło do prowadzenia tej
tego eksperymentu. Kiedy tata przyjechał do Londynu, przyprowadziłam go do Feliksa i natychmiast się rozpoznali, ponieważ byli w Wołyniu Podhalańskiej w Szkole Kawalerii. Mało tego, pracowali dla... Obydwoje produkowali gazetkę. Feliks rysował, a tata pisał. Obydwoje jeździli bardzo dobrze konno. Bardzo mało ludzi wie, że Feliks bardzo dobrze konno jeździł. Chciałbym opowiedzieć dwie historie o moim ojcu, które, jak myślę, mam nadzieję, dadzą wyobrażenie o tym, jak pracował i jak wyglądała jego praca. Przede wszystkim pierwsza z nich to taka, że kiedyś robiliśmy filmy dla telewizji, dla BBC. Wtedy poprosili mnie o to, by móc sfilmować tatę w miejscu pracy. Podczas malowania pomnika wielkiego, ogromnego dzieła 200-metrowego obrazu, będącego wspaniałym wyobrażeniem historii stulecia. W jednej z części filmu Feliks, kiedy ekipa pojawiła się w pracowni, okazało się, że Feliks malował właśnie portret Martina Luthera Kinga. W czasie, gdy ekipa zaczęła się rozkładać ze sprzętem, producent spytał Feliksa, czy mógłby wejść na drabinę i zacząć malować portret Kinga. Wtedy oni skręcą jego pracę. Mój ojciec powiedział, że owszem, może to zrobić, ale dopiero wtedy, kiedy oni się już ustawią i zaczną kręcić. Producent na to odpowiedział, że no dobrze, ale my zdążymy to zrobić w tym czasie. On mówi, nie, panowie, wejdę dopiero na drabinę, dopiero wtedy, kiedy będziecie gotowi, nie będę wchodził na nią dopiero dwa razy. Kiedy ekipa się już ustawiła, włączyła kamerę, Felix spytał, czy już nagrywają. Producent odpowiedział, tak, zaczynamy grać. Felix na to, naprawdę kręcicie? Kiedy producent odpowiedział, tak, Felix wszedł na drabinę i zaczął malować z pamięci, tak jak to robił wielokrotnie. Namalował płótno w jakieś 2 minuty. Kiedy skończył, zszedł z drabiny, a producent zawołał do filmowców, o Boże, macie to? To było bardzo szybkie. To rzeczywiście był dowód na to, że Felix potrafił niewiarygodnie szybko pracować. Felixa poznałem w 1958 roku. Byłem wówczas fotografem w nocnym klubie. Felix zawsze był ciekaw takiego świata, ponieważ podziwiał rysunki Hogawa i Konstantina. Podziwiał tych ludzi, których Japończycy nazywają pływający świat. Pewnego dnia poprosił mnie, bym przyszedł do jego studia i popracował dla niego. W tym samym czasie otrzymał zlecenie od księcia Filipa na wykonanie olbrzymiego lustra w pałacu Buckingham, mierzącego ponad 100 stóp. Felix powierzył mi dokonanie dokumentacji fotograficznej tej pracy. Kiedy zbudowano panele w studio, jeszcze zanim umieszczono na nich znaki wykonane jego ręką, zacząłem fotografować. I tak fotografowałem do samego końca, aż 14 paneli wypełniło wzory. W 1960 roku pojechałem do pałacu Buckingham i tam fotografowałem dalsze etapy jego pracy. W 1977 roku wydano książkę Panoramy do polskiego w Pałacu Buckingham, która była poważną książką o sztuce z fotografiami 30-metrowych panoram. W 1966 roku przyjechałem do Anglii, zostałem na stałe. Zostałem zaproszony do studia Feliksa Topolskiego.
I oczywiście wiedziałem masę o Feliksie Topolskim, dlatego że jego sztuka była mi znana jako jeszcze na akademii, jako student, gdzie studiowałem grafikę w Warszawie. I pamiętam, że pierwsze moje spotkanie było przedziwne, dlatego że stałem koło niego i on w sposób dosyć gwałtowny powiedział: niech pan siada, młody panie. Po czym dodał pod nosem, uśmiechając się: nie lubię, jak wysocy stają koło mnie. Od chwili, w której pojawiłam się w domu Feliksa, by przygotować jego pracę do pewnego magazynu, chciałam, by Feliks pozostał w moim życiu na zawsze. Była bardzo młodą kobietą. Na zawsze stali się ogromną częścią mojego życia. Poznałam wtedy nie tylko jego, ale także Teresę. Gdybym miała jednym słowem określić Feliksa, to powiedziałabym, że potrafił nadzwyczajnie zjednywać sobie ludzi. Przywiązywał się do każdego. To dlatego jego prace były tak niebywałe. Widać w nich było to przywiązanie. Jego prace były bardzo żywe, miały olbrzymie znaczenie i trwałość. Rysunki, jakie stworzył w Afryce, Ameryce i Europie, gdziekolwiek był, posiadały właśnie ten aspekt przywiązania do ludzi, miejsca. Feliks miał bogate wnętrze, naprawdę potrafił słuchać i cudownie opowiadał. Pamiętam wyraźnie, choć nie wiem, czy dokładnie to powtórzę, w jaki sposób mnie witał, gdy wracałam z dalekiej podróży. Cześć, Fran. Robił to w sposób bardzo uczciwy. Wtedy człowiek czuł się jak u siebie. Sprawiał, że czułam, iż wróciłam do domu. Bardzo za nim tęsknię. Był bardzo żywiołowym człowiekiem. Feliks był bardzo pomocną i rozważną osobą. Kiedy jacyś młodzi artyści przynosili mu swoje prace, by je ocenił, nigdy nie był dla nich niemiły. Nawet jeśli praca nie była dobra. Starał się znaleźć w niej coś dobrego. Zawsze potrafił ją tak ocenić, by zachęcić do dalszej pracy. W każdy piątek do studia przychodzili różni ludzie, zwłaszcza piękne kobiety, które go podziwiały. Przynosiły kwiaty i ciasteczka, których on zresztą nie jadł. Był cukrzykiem, ale pozwalał im czasami wkładać do ust kilka kawałków kremówki. Późniejsze lata spędzał głównie leżąc na tapczanie. Tym, który stoi za mną, zawsze otoczony pięknymi kobietami. Felix uwielbiał przychodzić do mnie na różne wielkie przyjęcia, szczególnie Wielkanoc, i żeśmy celebrowali polską Wielkanoc. I always mówił: trzeba o tym napisać w gazecie, ile przygotowałeś jedzenia. Ja, co to było, jak, do czego to jest, czy tamtego. No i troszkę smutne, bo pamiętam ostatni raz, jak go widziałam, przyszłam. Tutaj było bardzo sporo ludzi, więc żeby mu nie zabierać czasu, rozmawiałam z kim innym. On wściekły przede mnie mówi: przyszłaś tutaj do mnie, żeby ze mną rozmawiać, a nie z nikim więcej. I to było ostatnie nasze spotkanie. Byliśmy ze sobą bardzo mocno związani. Jestem starszą córką, a nazywał mnie, co było dość dziwnym zwrotem, najlepszą przyjaciółką. Byliśmy kimś w rodzaju kumpli. Pracowałam z nim i mama również.
Był nie tylko fantastycznym ojcem, ale również przyjacielem i towarzyszem. Potrafił doskonale opowiadać, ale i słuchać. Miałam ten okropny nawyk, że zawsze mu przerywałam. On wtedy mówił: daj mi skończyć. To straszna anegdota. Był mężczyzną bardzo przystojnym, pełnym europejskiego wdzięku. Kiedy go poznałem, chyba miał jakieś 45 lat. Kiedy zaczął się starzeć, zaczął się zmniejszać, ponieważ z wiekiem kurczą się kości. W ostatnich latach mógł malować, trzymając rękę tylko w ten sposób. Drugą ręką podtrzymywał te z pędzlem. So that he could make the painting. Have you filmed his palette? Jedną z ciekawostek jest ta paleta. Filmujecie tę paletę? Jest pełna farby. Felix nigdy nie oszczędzał na paletach. Dodawał coraz więcej farby, aż paleta rozpadała się pod ciężarem drogiej farby olejnej. Under the weight of the very expensive oil paint. But I think that's an indication of the kind of person he was. To pokazuje, jaką był osobą. Nie liczył się z kosztami, materiałami, energią i czasem. And for me, when I was working with Felix, when we were traveling. Druga opowieść to już moje własne doświadczenie z podróży, mojej podróży z Felixem po Ameryce Południowej. Wtedy zdarzyło się to samo. Jechaliśmy samochodem po ulicy bardzo wolno, on siedział obok mnie i rysował. Gdy dojechaliśmy do końca ulicy, cały przebieg naszej trasy został przez niego narysowany. Nadzwyczajny. Wiedział i widział wszystko, co się wokół niego dzieje. Fotograf pstryka zdjęcie, a Felix narysował całą ulicę. Aresztowanego przez policję, kobietę w sklepie, dziecko grające w piłkę. Wszystko umieścił na swoim obrazku. Miał nadzwyczajny talent. Nasza podróż do Ameryki Południowej dla mnie i dla niego, mam nadzieję, była wspaniała. Pojechaliśmy tam, by potem napisać książkę o tej podróży. No, myślę również o nas samych. Pojechaliśmy zrobić kilka fotografii i rysunków. Po powrocie odbyła się wielka wystawa, wydano książkę, ukazał się dokument telewizyjny o tej podróży. Był to ogromny projekt. Felix miał wtedy 75 lat, ja jakieś 35. Była to wspaniała okazja, by podróżować razem. Felix nigdy nie był w Ameryce Południowej, zresztą nigdzie nie podróżował. Ja byłem, więc mogłem mu ją pokazać. Byliśmy tam pół roku. Jego najlepszy przyjaciel i polski artysta, z którym od lat się przyjaźnił, odradzał tę podróż. Nie jedź, Felix mówił. Daniel cię zabije. Felix na to: jadę, to mój syn. Zrobimy ten projekt razem. Pojechaliśmy i przejechaliśmy całą Amerykę wzdłuż i wszerz. Zajęło nam to 6 miesięcy. Podróż zakończyliśmy na północy Ameryki. Potem wydaliśmy książkę, którą przetłumaczono na polski. Podróże z moim ojcem wydała Iskry. W tej książce, jak i w filmie, jest pewien poruszający moment. Rozmawialiśmy o podróży. Felix czuł, że współzawodniczy ze mną, swoim synem pod każdym względem, pod względem pracy, pod względem kobiet, pod każdym innym względem. Kiedyś w Ameryce zranił sobie stopę i przez to nie mógł chodzić, więc podpierałem go, kiedy przedzieraliśmy się przez dżunglę, wspinaliśmy się na górę. Musiał wtedy polegać na mnie. Myślę, że był jednak z takiej sytuacji zadowolony, bo mógł na mnie polegać, na swoim synu. Jak stary człowiek na tym, że syn pomaga mu w podróży, że syn
odjął mu ciężar zamian i że mógł dzięki mnie odpocząć. Myślę, że dało mu to dużo do myślenia. Nam dało to dużo do myślenia. Jednak po powrocie do Londynu, po powrocie do swoich przyjaciół, zaczął być na nowo taki sam, taki jak przed podróżą. Takie są moje wspomnienia o moim ojcu. There are quite a lot of anecdotes about Felix, but most of them are of a private nature. He would very often say things. Jest wiele anegdot o Feliksie. Większość z nich ma jednak osobisty charakter. Kiedy z nim pracowałem, rozmawiał ze mną, ściszając głos tak bardzo, jakby mówił sam do siebie, a nie do mnie. Byłoby niedyskrecją mówić o pewnych chwilach w tym filmie. But like all artists, he was multifaceted and he had his private and his. Jak wszyscy artyści, miał wiele talentów. Miał jakby prywatną i publiczną stronę swojej osobowości. Na przykład, kiedy patrzył na ludzi, miał lekko przymrożone oczy. A kiedy ludzi rysował, miał oczy szeroko otwarte. In my experience, his eyes were usually slightly hooded. But when he was drawing people, his eyes would become wide open. And he would show what the. Myślę, że pokazywał to, co biograf Picassa nazywał mirada fuerte, silne spojrzenie artysty, którym chwyta modela, jakby akt podboju. In his gaze, an act of conquest. But you only saw that look on Felix's face. Taki wyraz twarzy można było zobaczyć u Feliksa podczas jego pracy. Wielokrotnie, gdy go fotografowałem, stawał się niecierpliwy. Wtedy widziałem ten szczególny wyraz oczu. Daniel wspomina. Proces tworzenia autopolskiego nie jest łatwy i spokojny. On nie tworzy lustrzanych odbić, jest to subtelne, ale i nieco satyryczne poszukiwanie i pokazanie duszy, pojawiającej się w cudowny sposób wśród plątaniny, gmatwaniny, energicznych, ekspresyjnych linii. Polski nie znosił stereotypów i unikał bycia zaszufladkowanym. Jego sposób działania był płynny i natychmiastowy. Pracował szybko, niewiele tylko zerkając na papier w trakcie szkicowania, jednocześnie niejako instynktownie przedstawiał scenę, którą miał przed oczami. Wprawne oko i szybka ręka Topolskiego wyprodukowały prawdopodobnie najbardziej całościowy i inteligentny, bezpośredni zapis wizualny tej ważnej epoki. To, kim był, nawiązując tu do irlandzkiego dramaturga George'a Bernarda Shaw'a, zadziwiającym rysownikiem, być może największym impresjonistą bieli i czerni, oraz jego ciekawość i zdolność do penetracji każdej warstwy społecznej, zapewniły mu pozycję człowieka, który we właściwym czasie znalazł się na właściwym miejscu. Nikt nie mógł i nie mógłby zrobić tego lepiej, bez względu na to, czy byłby fotografem, reżyserem, pisarzem lub też innym artystą. Rysunki Topolskiego opowiadają historię w sposób dokładny i życiowy. Podróżował z Nehru, z Gandhi jeszcze przed nastaniem niezależności Indii. Przyłączył się do pierwszej wizyty papieskiej w Ziemi Świętej oraz do wizyty królowej w Ameryce Północnej. Zetknął się z organizacją Czarne Pantery w Kalifornii, z rozruchami demokratów w 1968 roku w Chicago, z hippisami i punkami w 60. i 80. latach w Londynie oraz ze Zjednoczonymi Narodami. Jego instynkt zaprowadził go do miejsc i momentów wielkich zmian politycznych. Był w północnej Irlandii, Wietnamie, Chinach w latach 30. i podczas rewolucji kulturowej. Zetknął się z apartheidem w Afryce Południowej i rządami dyktatorskimi w Ameryce Południowej. Felix Topolski jest autorem pamiętnika stulecia, monumentalnego malarstwa umieszczonego pod arkadami mostu Hungerford.
Pamiętnik ten to zapis wielu najważniejszych zdarzeń politycznych i artystycznych XX wieku. Tworzyć malarstwo ścienne artysta próbował jeszcze przed wyjazdem do Anglii. W Instytucie Propagandy Sztuki wykonał humorystyczne malowidło. Próbuję tworzyć właśnie w sensie nie wykańczania, nie doprowadzania do kropki. Rzucam się po tym pamiętniku, kiedy go maluję. Wracam do wcześniejszych punktów, dodaję później i zawsze z tym poczuciem, że to nigdy nie jest skończone w żadnym punkcie, a tym bardziej odrzucam koncept zakończenia tego pamiętnika. O pamiętniku tak pisze Daniel. Przez ostatnie 14 lat swego życia przełożył on wszystkie swe doświadczenia życiowe na monumentalny, 200 metrów długości, 7 metrów wysokości obraz zatytułowany Pamiętnik Wieku. Użył w tym celu rysunków jako surowca dla tej epickiej, niepowtarzalnej impresji artystycznej na temat jego wielkiej podróży po świecie. Jest to rodzaj wizualnego pamiętnika, pogięta, poskręcana kartonowa ściana niezapomnianej myśli. Przywodzi na myśl serpentynę zawieszoną pod dwoma łukami londyńskiego mostu Hungerford naprzeciw budynku parlamentu, dostępna codziennie dla publiczności. To właśnie Kaplica Sykstyńska Topolskiego. To podsumowanie jego życia. Ponieważ to jest mój swego rodzaju życiorys, wobec tego to idzie, i nazywam to stuleciem, idzie z moim życiem i kontynuuje się i po prostu przerwie się naturą rzeczy, pędzel wypadnie mi z ręki i to będzie sztuczne, ale właśnie swego rodzaju zakończenie, ale nigdy zakończenie z mojego punktu widzenia. W 1961 roku prezentował swoje prace w Muzeum Narodowym w Warszawie. 13 lat później, 6 grudnia 1974 roku, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu jego sztuki i jej humanistycznych wartości. Przed nim taką godność otrzymał tylko jeden malarz, Jan Matejko. Feliks Topolski zajmował się również scenografią do sztuk George'a Bernarda Shaw'a, Eugene'a Ionesco i Mikołaja Gogola. Współpracował z telewizją angielską i amerykańską. Nie szukam jakiegoś kierunku, jakiegoś potwierdzenia, jakiejś tezy, jakiegoś dogmatu. Odwrotnie, idę instynktem poprzez życie, ale życie doczesne dla mnie jest fantastycznym cudem. Największy impresjonista bieli i czerni. Zmarł w Londynie w 1989 roku. Myślę, że dało mu to dużo do myślenia. Nam dało to dużo do myślenia. Jednak po powrocie do Londynu, po powrocie do swoich przyjaciół, zaczął być na nowo taki sam. Taki jak przed podróżą. Takie są moje wspomnienia o moim ojcu. There are quite a lot of anecdotes about Felix, but most of them are of a private nature. He would very often say things when I was working here with him. Jest wiele anegdot o Felixie. Większość z nich ma jednak osobisty charakter. Kiedy z nim pracowałem, rozmawiał ze mną, ściszając głos tak bardzo, jakby mówił sam do siebie, a nie do mnie. Byłoby niedyskrecją mówić o pewnych chwilach w tym filmie. But like all artists, he was multifaceted, and he had
Jak wszyscy artyści, miał wiele talentów. Miał jakby prywatną i publiczną stronę swojej osobowości. Na przykład, kiedy patrzył na ludzi, miał lekko przymrożone oczy. A kiedy ludzi rysował, miał oczy szeroko otwarte. In my experience, his eyes were usually slightly hooded. But when he was drawing people, his eyes would become wide open and he would show what the myślę, że pokazywał to, co biograf Picassa nazywał mirada fuerte, silne spojrzenie artysty, którym chwyta modela, jakby akt podboju. In his gaze, an act of conquest. But you only saw that look on Felix's face. Taki wyraz twarzy można było zobaczyć u Feliksa podczas jego pracy. Wielokrotnie, gdy go fotografowałem, stawał się niecierpliwy. Wtedy widziałem ten szczególny wyraz oczu. Daniel wspomina. Proces tworzenia Autopolskiego nie jest łatwy i spokojny. On nie tworzy lustrzanych odbić, jest to subtelne, ale i nieco satyryczne poszukiwanie i pokazanie duszy, pojawiającej się w cudowny sposób wśród plątaniny, gmatwaniny, energicznych, ekspresyjnych linii. Polski nie znosił stereotypów i unikał bycia zaszufladkowanym. Jego sposób działania był płynny i natychmiastowy. Pracował szybko, niewiele tylko zerkając na papier w trakcie szkicowania, jednocześnie niejako instynktownie przedstawiał scenę, którą miał przed oczami. Wprawne oko i szybka ręka Topolskiego wyprodukowały prawdopodobnie najbardziej całościowy i inteligentny bezpośredni zapis wizualny tej ważnej epoki. To, kim był, nawiązując tu do irlandzkiego dramaturga George'a Bernarda Shaw'a, zadziwiającym rysownikiem, być może największym impresjonistą bieli i czerni, oraz jego ciekawość i zdolność do penetracji każdej warstwy społecznej, zapewniły mu pozycję człowieka, który we właściwym czasie znalazł się na właściwym miejscu. Nikt nie mógł i nie mógłby zrobić tego lepiej, bez względu na to, czy byłby fotografem, reżyserem, pisarzem lub też innym artystą. Rysunki Topolskiego opowiadają historię w sposób dokładny i życiowy. Podróżował z Nehru, z Gandhi jeszcze przed nastaniem niezależności Indii. Przyłączył się do pierwszej wizyty papieskiej w Ziemi Świętej oraz do wizyty królowej w Ameryce Północnej. Zetknął się z organizacją Czarne Pantery w Kalifornii, z rozruchami demokratów w 1968 roku w Chicago, z hippisami i punkami w 60. i 80. latach w Londynie oraz ze Zjednoczonymi Narodami. Jego instynkt zaprowadził go do miejsc i momentów wielkich zmian politycznych. Był w północnej Irlandii, Wietnamie, Chinach w latach 30. i podczas rewolucji kulturowej. Zetknął się z apartheidem w Afryce Południowej i rządami dyktatorskimi w Ameryce Południowej. Felix Topolski jest autorem pamiętnika stulecia, monumentalnego malarstwa umieszczonego pod arkadami mostu Hungerford. Pamiętnik ten to zapis wielu najważniejszych zdarzeń politycznych i artystycznych XX wieku. Tworzyć malarstwo ścienne artysta próbował jeszcze przed wyjazdem do Anglii. W Instytucie Propagandy Sztuki wykonał humorystyczne malowidło. Próbuję tworzyć właśnie w sensie nie wykańczania, nie doprowadzania do kropki. Rzucam się po tym pamiętniku, kiedy go maluję. Wracam do wcześniejszych punktów, dodaję później i zawsze z tym poczuciem, że to nigdy nie jest skończone w żadnym punkcie. A tym bardziej odrzucam koncept zakończenia tego pamiętnika. O pamiętniku tak pisze Daniel. Przez ostatnie 14 lat swego życia przełożył on wszystkie swe doświadczenia życiowe na monumentalny, 200 metrów długości, 7 metrów wysokości obraz zatytułowany Pamiętnik Wieku. Użył w tym celu rysunków jako surowca dla tej epickiej, niepowtarzalnej impresji artystycznej na temat jego wielkiej podróży po świecie.
Jest to rodzaj wizualnego pamiętnika, pogięta, poskręcana kartonowa ściana niezapomnianej myśli. Przywodzi na myśl serpentynę zawieszoną pod dwoma łukami londyńskiego mostu Hungerford naprzeciw budynku parlamentu, dostępna codziennie dla publiczności. To właśnie kaplica Sykstyńska Topolskiego. To podsumowanie jego życia. Ponieważ to jest mój swego rodzaju życiorys, wobec tego to idzie, i nazywam to stuleciem, idzie z moim życiem i kontynuuje się i po prostu przerwie się naturą rzeczy, pędzel wypadnie mi z ręki i to będzie sztuczne, ale właśnie swego rodzaju zakończenie, ale nigdy zakończenie z mojego punktu widzenia. W 1961 roku prezentował swoje prace w Muzeum Narodowym w Warszawie. 13 lat później, 6 grudnia 1974 roku, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu jego sztuki i jej humanistycznych wartości. Przed nim taką godność otrzymał tylko jeden malarz, Jan Matejko. Feliks Topolski zajmował się również scenografią do sztuk George'a Bernarda Shaw'a, Eugene'a Ionesco i Mikołaja Gogola. Współpracował z telewizją angielską i amerykańską. Nie szukam jakiegoś kierunku, jakiegoś potwierdzenia, jakiejś tezy, jakiegoś dogmatu. Odwrotnie, idę instynktem poprzez życie, ale życie doczesne dla mnie jest fantastycznym cudem. Największy impresjonista bieli i czerni zmarł w Londynie w 1989 roku.